Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z zagrania FIFA 17 Liga Mistrzów. Cię gramy z Hogatym. No hejka. A i mamy okazję do przetestowania, zagrania meczu Juventus-Barcelona, czyli rewanżu za finał Ligi Mistrzów. Ten mecz odbył się bodajże wczoraj, jak to oglądacie. My jesteśmy jeszcze przed meczem. Dokładnie. Tak można powiedzieć. Dokładnie pół godziny przed meczem, także nie wiemy jeszcze wyniku. A może uda się znowu przewidzieć. Ej, to było dobre. I to jest te same zespoły, nie? To trzeba. A no tak, no. 4-1 bodajże chyba nam się udało to przewidzieć, także. To jak myślisz jeszcze przed meczem, ile mogłoby być? W prawdziwości czy tutaj? W prawdziwości. W prawdziwości. Czekaj. 2-1 dla Barcelony, elo. Chociaż teraz się... bez Neymara. Ale ogólnie Barca jest teraz w rozsypce chyba, nie? Więc no 2-1, 2-1. Nie wiem dla kogo. Może dla Juventusu jednak 2-1. No. Boże, kiedy ja w tę grę komputerową grałem. Nie ty jeden, kurde. No nie wiem, ja będę trzymał kciuki za Juventus. Ja chciałbym zobaczyć Messiego gdzieś indziej niż w Barcelonie, dlatego trzymam kciuki za inne kluby. No co? Kto to był? No słaby strzał, powiem tak. To nie był strzał. Ej, pytanie jeszcze brzmi, czy tu są aktualizowane składy na tyle, że tu już nie ma tego na przykład? Neymara? Nie, chyba właśnie tam jest Neymar, także... A, widzę. Nie, to mogę nim tutaj zagrać. To ty tam się przewracasz, ziomek, no. Panie, weź opady tego pikłę, bo ja tu nie mogę grać. Ty patrz, jak chyba raz... prykłę. Patrz, jak teraz wejdzie brameczka. Ej, a może jak, nie? Jak powiedziałem prykłę i bym na serio pryknął, to byłoby już... Poza poziom... A nie, w sumie nie. To była wyższy poziom incepcji. Ale co poza? Aha, bo ten, wczoraj uwaga była. Nie widziałem tego chyba na szczęście ogólnie. To taki żarcik oczywiście, gdyby ktoś nie zrozumiał. Ja nie rozumiem. Dobra. Wytłumacz. Rajd. No i gdzie ten rajdowiec teraz będzie? W PSG, no w PSG, a w ogóle PSG teraz tak dosyć wzmocniło Mbappe tam wszedł, a... Sezon miał dobry, ciekawe. Ale teraz... posłuchałem ostatnio jakiegoś podcastu o tych decyzjach Barcelony i kurde, ponoć tak słabo mocno. No, zresztą zobacz jak im idzie, tak? A czy nie, teraz chyba idzie całkiem dobrze, mają przewagę nad Realem, ale no nie wiem, no nie wydaje mi się, żeby to... Tak. XD! Naprawdę? Patrz od... No ale co ten kurde... I patrz, kto jeszcze strzelił i to... Dobra, tak na pewno nie będzie w prawdziwości. Pod twoją nogę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, kurde. Ciekawie, kto stanie, Szczęsny czy Buffon? Jak myślisz? No nie, będziecie wiedzieć, kto stanie. Nie, pewno Buffon stanie, nie wierzę, ja w sumie nie, no pewnie Buffon, ale później wejdzie, no nasz zawodnik. Nie, no gdzie, no Szczęsny, no bramkarza się nie zmienia, chyba że ma kontuzję. No ja nie wiem właśnie, a on nie miał czegoś podpisanego, że będzie po prostu wbijał... Ale chyba w lidze, tak. A nie w Lidze Mistrzów. A czy tak mi się zdaje, ale nie wiem. Bez nie, tak... ja się tym na tyle nie interesuję, żeby... Co tak ci cienko idzie w ogóle? To już 2-0 powinno być, halo. To jest takie, ty mówisz do mnie? Talking to me? Okay. Fuck. Ja jestem ciekaw, kto grał ostatnio w tę grę. Czy ja, czy ty? Wydaje mi się, że jednak ty. Na pewno ja. Ale wiesz, ja to grałem tak w menu, tylko sobie klikałem i opcje zmieniałem. To jest dla mnie gra FIFA, nie jakieś tam kopanie piłki. Nie tam, no co za gnój. Okej, lecimy dalej, proszę państwa, z piłeczką. W ogóle wytrenowałem ostatnio swoje mad skillsy w FIFA. I potrafię teraz zmienić uwag dźwięku na 10, a nie na 9, jak było, także... Ziomuś. Także uważaj sobie, uważaj. Okej. Okay. Those skills are mad. Będę musiał zwrócić na to uwagę. Aleksandro, on nie miał biegać, no on jest niby szybki, a tak Ter jednak... Stegen. A tam też Stegen broni, myślałem, że jakiś inny. A kogo jeszcze Barca ma? Brawo. No Valdes. Nie, brawo. Brawo, Valdes. Valdes zaraz broni w Pogoni Szczecin. Potwierdzone info. Chyba kurde tego Realu, tam jak ten, jak puszcza do sklepu, elo. Prawda, to się nie liczy. To było na takim poziomie Darka typowych tekstów. Ale Darka sprzed 3 lat, teraz mam gorsze. No i... sumie. Jezus, już myślałem, że to przepuścił, kurde. A ta wybiłem na róg, cieszę się! Przynajmniej nie wpadł do bramki. Patrz, Messi z dynki, bo tam wkocił. Carlito to może sobie... Dobrze jest wysoki, nie? On tu ma brodę w ogóle w tej FIFA, czy? Chyba tak, no ma te włosy blond, no to wiesz. No to wiem, ale chyba teraz w prawdziwości nie ma blond włosów. Ej! Tak przycięło mnie, nie? No mnie też na Ciebie chwilkę. Ciebie też. Nie wiem, co to dzieje. Na pewno przez to akcja padła.
Na pewno, gdyby nie, no zobacz, taki timing od razu miałem. Musiałem podawać wcześniej, a tak to na drugą nogę przeszło, bo nie załapało. I musiałem, wiesz, tak by... Co? O, no też bym się złapał za głowę po takim strzale. O matko boska. Zaraz Sputnika strąci, kurde. Ta piłka pewno. Tak, weszła, kurde, w orbitę. Hech, dobra, niezłe żarty. No nie! O, wyczute! Stary, dobry trik, zejście na lewą nogę, kurde. Jak krzynówek. Krzynówek no, z, w meczu z Grecją 2004 roku, kiedy strzelał z wolnego, odbiło się od obrońcy i wpadło do bramki. Więc myślę, że trzeba a powtórzyć później ten Grecja mecz. Wygrała. Trzeba powtórzyć ten mecz, bo bramkarz wtedy się ruszył z linii delikatnie. Ale zaliczono strzał i gola za krzynówkę. No, mogę przypomnieć też skład jeszcze, Schalke. Kausen-Lautern, co? Nie. O, ale to porobił. No nie tak, kurde. Ale w ostatnim momencie. Czemu ty nie jedziesz na raz? Aha, widzisz. Moje sztuczki polegają na tym, że masz iść na raz. No moje też, najczęściej, także. O, Skedira! Ej, całkiem ładny strzał jak na defensywnego. Idź tam kebaba sprzedawać, ziomek, elo. Dobła. To to było? O kurde, no to taki trikasso. A widziałeś już w FIFA 18, jakie mają mieć te stacy top 10 zawodników? No widziałem, Lewandowski ma z 15 mieć chyba. Aż przez chwilę tak pomyślałem, co? Ale nie, widziałem, Lewandowski jest jako szósty zawodnik. O kurde, to tak nie liczyłem. Pierwszy jest Ronaldo, drugi jest Messi. Ojojojoj! Później jest Neymar. To jest tak chyba 9-5, 9-4, 9-3, później 9-2 Suarez. W ogóle widzisz, Messi, Neymar, Suarez, nie? W jednej drużynie drugi, trzeci, czwarty zawodnik. Później jest Lewandowski z 9-1 i później 9-0 jest... A nie, jeszcze chyba jest... Jest jeszcze jeden na piątym, bo Lewandowski jest na szóstym miejscu. Na piątym jest ten, Neuer jeszcze chyba. To tak ładne, ale fajnie, że takie wyróżnienie dla polskiej piłki. Tam jest Lewandowski i później jest jeszcze chyba, właśnie nie wiem czy to był Kroos, bo z Realu na pewno był chyba Ramos i był, a Ramos też jest dobry. Był Hazard i Higuain. Ale ja w ogóle Lewandowskiego nie lubię, wiesz, bo on tylko dla Niemców strzela, w Polsce nic nie strzela, kurde, w meczach o stawkę. No tak jak Gortat, no nie ma z kim grać, elo. Pozdro. Kurde, dobra. I z tego nic nie wyniknie, też tak czujesz? No ja powiem tak, mam taką nadzieję, że z tego nic nie wyniknie. Co to było za podanie w ogóle? Wytłumacz mi to po polsku, bo ja chyba... Przeciąłeś po prostu, przeciąłeś. No żeż kurde, no ale jak tak... Możesz ty, kurde! Przecież to miało i centralnie na główkę i do bramki potem. Coś chyba... FIFA tu jest, widzę jakiś handicap. No tak, no coś jest nie halo. Albo ja mam na minusie kappa, nie no, żartuję. Takie nieśmieszne żarty, japi. Na minusie to masz IQ, ziomek, w tym momencie chyba. Troszeczkę nie. Czemu ty idziesz tak, jak nie chcesz, żebyś szedł? To jest niesprawiedliwe. No właśnie dlatego. Okej, dzięki, to była zagrywka fair play właśnie. No, ja na to liczyłem, widzisz, oddałem ci piłkę i teraz masz szansę na akcję na gola, elo. A ty jeszcze na faul poszedł. Łebczanem. Łebczan. Łebczan potasu? Nie, łebczan piłkasu. No, szczera. No. Kurde, pazdam by to się mi przydał w obronie, bo... Mam, powiem tak, no mam dziury, luki mam. No! Ej, akcja jeszcze była, ziomek. Kurde, nie widzicie, no. Odbił chamsko? No była, ej, no akcja jeszcze była. Jacek Dybała tu gra, o, to jestem taki Polak. A ja wtedy ci nie wierzyłem, wiesz, że to Polak. No ale, no jest. Ale jest. Ale Aleksander. I nie chce grać dla Polski, co za... A czy to nie było też, że go nie chcieli wcześniej? No, podolski historii ten. No, welcome to, elo. Welcome to. Kosa! O ty ziomek! Hej, wymierzone żółta było. Powinna być. Nie, wymierzonko było, centralnie w piłeczce. W nogi! No, zajebioza, ziomek. Prosto w nogi, wymierzone było, panie sędzio przecież. Przecież prościutko wścięgnął do a sędzia patrzy na VAR-a, patrzy, no kurwa rzeczywiście. Dokładnie. To tylko out. Ojej, nie chciałem tak. Markizio, ziomek. Markizio. O Jezus, co on zrobił? Nie tak to miał zrobić. W ogóle włoska piłka
I dokończcie w komentarzach, co włoska piłka. Włoska piłka jest najlepsza. Tak jak pizza. No nie! No nie, no ładnie zagranie, ładnie. Tak, ładne by było, gdyby doszedł. To mi graj. Ale Messi nie doszedł. Doszedł kto inny. A ty zacząłeś, że nie doszedł. Ja tylko pociągnąłem. Jak zwykle. No. Temacik oczywiście. No dobry. Nie tam! O! Co za piła! Ale te podania irytują, kurde. Taka ale się... irytują mnie no te podania. O, dzięki, dzięki. Fair play, fair play. Dobra, wybiłem na aut, masz teraz. No, proszę bardzo. I nie wstał. Dobra. Ej, no mój powinien być pierwszy. No kur... Ale on się rusza. O Jezus. Ale widziałeś jak to zrobił tam? Podanie też. Nie, nie widziałem. Suchares. No nie tu! Nie tu! Co Dobra. Tam się stało się? To jest kontra życia. Ten rap to po kłosie. Objawienia knura. Wsłuchaj się w granulat. Tak było. Tak było. Jest! Dokładnie. Bez spalonego. No przez pięciu obrońców jeszcze, żebyś ty strzelał tę bramkę, ziomek. W ogóle on miał nie w tę stronę pójść, miał wzdłuż bramki iść, a poszedł kurde tam od bramki. Tam byłbyś załatwiony, ziomek. No byłbym. Fajne podanko takie. No o! O! Neymar! Poklepię no cię w plecach. No jak cię porobił! Ej, no zostaw go! Ziomek! Słuchaj, nie ja chciałem wrócić z boiska, bo on fairze gra. Nie ciąg. On nie powinien. On nie powinien, ale mamo. On tu nie gra! Jest, będzie. Lecisz Aleksandro. Ale Aleksandro. No nie, spojenie! Ale on jest zły. Ale to by fajnie, jakby weszło. Ładnie przejął piłkę, ale... To by było fajne. O kur... Ale on to fajnie puścił. O nie! Gro, czemu mi to robi? Ej! Daj mi strzelić. Ej, no patrz jak on długo czeka, aż ta piłka do niego przyjdzie, nie? Do nogi. Zamiast biec to... To jest smutne właśnie. O nie, zrobiłeś to co... Blisko Magenkosa! Ale tam. No ty... Nie, nie, masz nie co, czemu? Tak, to nie miało tak wyglądać. Podania w FIFA, to jest no to. Dokładnie, to nie miało tak wyglądać kompletnie. Oh, damn. Okej. Okay. Dybala. A nie może powiedzieć Dybala? Nie, bo on ma przez L? No, Dybala ma, ale no Dybala? No bo to może wiesz, on stwierdzi, że... Nie umie po polsku ten komentator? Please po ja argentyńsku, pierdzielę. A może nie wiedział, że to Polak? Też, bo mu nie powiedzieli. Messi dostaje piłkę na skrzydło. Co z nią zrobi? To było tak, kurde. Masz szpaku, czytaj te nazwiska. Dybala, o prawie jak Dybala, prawie jak Polak. Nie, to nie jest Polak, elo. To Dybala. To Dybala. Dimbala. Jakby to weszło, no a czemu on tak zrobił? Nie mógł pod siebie to zbić. Pod siebie to on co najwyżej robi w tym no momencie. Polukarny, zrobił w kurde podczas tego gola. To było pod ciebie. Ale weź nie przezywaj go. Ale... Przepraszam. W ogóle Pique ma fajny paździerz. Pique. Taką szeroką usta. Usta. On nie jest Dybala. Co? No bo to był ten ziomek, what co mi trafił. What the hell, Suarez? Nie, chyba nie Suarez. To był jakiś... Krzawi? Nie. XD, Krzawi skończył. Krzawi? Krzawi to w ogóle tak... Nie no, Krzawi nie Krzawi. Bez... Krzawi. Koza! O yeah! No też wymierzone, jak widać, nie? Cielini! Daj, dobrze. Madraco! Cielini, Giorgio Cielini! Giorgio, putaneska! Ale jak jeszcze się zatrzymałem tak na tobie, opy i główką. Cześć, jaki sposób! Co? Jak? Ale jesteś śliczny, Giovanko. Jak to? Giorgio. Giorgio. Giarmanio. Ciekawe, jak oni przeklinają. Puta Franca! Giorgio, co zrobiłeś? Nie, pewnie normalnie. La puta madre! La puta madre! Pueblo, Pablo Escobar, Emilio Guerrero. Esquadra.
Plata o plomo. O, lo, 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 o nie, no to było idealnie w kosteczkę wymierzone ogólnie. Sergio Roberto, no właśnie, no pięknie. Trzeba było ugryźć. Serhi. Serhi Tankiani. Nie obrażaj go. O kurde. Sergio. No Sergio. Co zagrasz, lamusie? Nie ma takich piłek u nas. No oho! Czemu tego nikt się zamknął? Ale tak jest. Czemu nikt ode mnie tego nie ruszał, powiedz mi. Bo... Kosa. Lata o plomo, ziomek. Dostaw to pierdol, no nie wybijaj tego na aut. Weź od tego są te linie, żeby za nie nie wychodzić. Gdzie? O nie! Gdzie on to wywalił, no ziomuś, naucz się. O Jezus. Przyjmować. Dobrze. Giorgio! Ty Giorgio, jeszcze Lionel, trafisz. Lionel Messi. Snikero Kegevano. Co się we trzech rzucili, żeby przejąć jednego Messiego? O nie! No, weź to! No buzi, weź to! O Jezus! Jak to byłby taki fart, jakby to ci tam weszło teraz po tych piłkach, które moi wybijali ci pod nogi centralnie, ziomkowie. Ej, no ale już widziałem tą siatkę trzepoczącą, już miałem taki spazm radości, gdy nagle zauważyłem, że wyleciała po sposób blanki. Jakie ech. Dobra, masz kartnego jeszcze. Achua, bo nie. No lecie te piły. No jeszcze koniec. Jest ta akcja. Powiem tak, 1-0, nie było to 2-1, ale ładne 1-0. Różnica taka sama, także to był nasz typ, a co było, to zobaczycie sobie dzień wcześniej. Jakby co, napiszcie w komentarzach, jak wyszło, elo. To ma sens, dokładnie. I pytanie, chcecie więcej takich tych meczów z eliminacji, czy dopiero faza jakby turniejowa? Czy fazy grupowe też chcecie, czy tylko faza turniejowa? Piszcie w komentarzach, wejdźcie na kanał do Hokatego, bardzo fajne filmiki. No. Bardzo fajne filmiki. To dziękuję bardzo. Hejka.